Jest pierwszy dzień lutego, a zarazem pierwszy piątek miesiąca. Za nami styczeń, który obfitował w sukcesy, o niektórych z nich już za chwilę. Przed nami kolejne wydanie krośnieńskich wydarzeń, a w nim... Po 15 latach do Krosna wraca żłobek, który dzisiaj oficjalnie otworzono. Marek Cebula został nowym prezesem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Pokażemy nowo powstałe Centrum Seniora oraz opowiemy o aktualnej sytuacji szpitala. Dzisiaj imieniny obchodzą Iga i Ignacy, jutro Joanna, Maria i Mirosław, a w niedzielę Błażej, Hipolit i Oskar. Jutro słońce wzejdzie o godzinie 7.13, a zajdzie o 16.25. Cieszymy się z coraz to dłuższego dnia, który jutro potrwa 10 godzin i 12 minut. To symboliczne przecięcie wstęgi 1 lutego może oznaczać jedno. W Krośnie Odrzańskim po ponad 15 latach nieobecności uruchomiony został żłobek. Jest to zadanie, które było wskazywane przez krośnian jako jedno z ważniejszych wśród najpilniejszych projektów do realizacji. Badanie opinii zostało przeprowadzone przy okazji tworzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Osób, które zdecydowały o tym, że żłobek miejski po ponad 15 latach znajdzie się w gminie Krosno-Odrzańskiej, jest więcej, bo właściwie powinienem zwrócić uwagę najważniejszą na osoby, które, czy największą uwagę na najważniejsze osoby, czyli rodziców, bo to odpowiedź na ich potrzeby. I dziękuję też rodzicom za to, że byli cierpliwi, zwłaszcza rodzice dzieci przedszkolnych, bo musieliśmy na jakiś czas wprowadzić przedszkole numer 3 z tego obiektu. Dziękuję Radzie Miejskiej, która przyznała pieniądze na realizację tego projektu, bo bez tego by pewnie nie było. Jeden z etapów całego projektu żłobkowego zrealizowano z pieniędzy rządowego programu Maluch Plus. To samorząd jest współrealizatorem ministerialnego programu Maluch Plus. To dla samorządów jest przygotowana ta oferta, na którą odpowiedział samorząd Krosna Odrzańskiego. Proszę Państwa, edycja tego programu na nowy 2019 rok to edycja szczególnie atrakcyjna dla tych samorządów, które nie mają, tak jak wcześniej Krosno, nie mają nawet jednej tego typu placówki. Dzięki nowej placówce część rodziców będzie mogła powrócić na rynek pracy. Sytuacja życiowa wielu rodziców małych dzieci zmusza ich do przerywania kariery zawodowej i sprawowania osobistej opieki nad dziećmi. Działaniom związanym z budową żłobka przyświecał cel – objęcie rodziców wsparciem dającym równe szanse w realizowaniu się zawodowo. W województwie lubuskim pozyskaliśmy z tego programu 21 milionów 900 tysięcy złotych. Stworzyliśmy 969 nowych miejsc dla takich dzieciaczków właśnie w wieku do lat 3. Dofinansowaliśmy prawie 3 tysiące miejsc, które już funkcjonowały. To są naprawdę wspaniałe miejsca, które dzisiaj będziemy mogli oglądać właśnie tutaj w Krośnie. Cały projekt żłobkowy opiewa na kwotę prawie 3,5 miliona złotych, z czego ponad 1 250 tysięcy złotych wiąże się z programem Maluch Plus. Natomiast 2 200 tysięcy złotych z regionalnym programem operacyjnym Lubuskie 2020. Oczywiście w tych kwotach zawarty jest wkład własny gminy. To placówka bardzo istotna z punktu widzenia wychowania najmłodszego pokolenia. Od początku pracy w samorządzie wspólnie z burmistrzem Markiem Cebulą stawialiśmy na oświatę. W pierwszej kolejności to był rozwój oświaty na poziomie szkoły gimnazjalnej i podstawowej. Później przyszedł czas na to, żeby wszystkim dzieciom w gminie zapewnić miejsce w przedszkolach gminy. To się udało. Następny krok to był krok związany z budową żłobka. I już dzisiaj możemy się cieszyć nowymi miejscami, dokładnie w liczbie 68, nowymi miejscami żłobkowymi. To jest bardzo nowoczesna placówka, która została wyposażona nie tylko w na przykład bujaki, chodziki, interaktywne koniki, instrumenty, wózki, urządzenia do słuchania muzyki wykorzystywane podczas zajęć z rytmiki, będzie też taras umożliwiający spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. W pracę zaangażowanych było wiele osób, którym należą się podziękowania. Dziękuję.
to jedno słowo niszczące w sobie milion znaków. To wdzięczność za zaangażowanie, począwszy od opisania pierwszych liter projektu na dzisiejszym otwarciu Sądzyszy. Jestem Państwu bardzo wdzięczna. Każdej osobie, która przyczyniła się do budowy żłobka, mówię dzisiaj dziękuję. Dziękuję także za wielkie serce rodziców dzieci z przedszkola nr 3, bez których wyrozumiałości ta budowa nie była niemożliwa. Dziękuję pracownikom placówki, którzy szczególnie na ostatnim etapie prac dali z siebie wszystko. Dziękuję. Działalność żłobka będzie prowadzona w budynku obecnego przedszkola nr 3 imienia Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Piastów 6D. Na funkcjonowanie placówki zostały wyznaczone 3 dwufunkcyjne sale. Kuchnia, 3 łazienki, szatnia, pralnia oraz plac zabaw. Dzisiaj uruchomiono także w przedszkolu nr 4 oddział dla dzieci mających 2,5 roku. Dajmy, że zespół pozyskujący środki finansowe już stara się o kolejne pieniądze. Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane, przy przedszkolu nr 4 powstanie klub dziecięcy Maleństwa z 24 miejscami dla dzieci poniżej 3 roku życia. Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, został wybrany prezesem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. To jedno z najważniejszych stowarzyszeń w regionie. Szczególnie istotne są stanowiska, które wypracowuje w kontakcie z polskim parlamentem i rządem. W konwencie wyborczym uczestniczyło 77 włodarzy na 82 gminy Lubuskiego. Zgłoszone zostały 2 kandydatury: Marka Cebuli, burmistrza Krosna Odrzeńskiego oraz Janusza Kubickiego, prezydenta Zielonej Góry. W tajnym głosowaniu zwyciężył Marek Cebula, który został prezesem Zrzeszenia na następną 5-letnią kadencję. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim koleżankom i kolegom za ten zaszczyt, który mnie spotkał, czyli wybór na prezesa stowarzyszenia, czyli Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Pamiętajmy, że to 82 liderów lokalnych społeczności. To najlepsi z najlepszych, bo tak zdecydowali mieszkańcy województwa lubuskiego, czyli wybrali tych, którzy mają ich reprezentować, którzy mają być łącznikiem między samorządem, czyli mieszkańcami tak naprawdę, a sferą rządową czy instytucji publicznych, z którymi współpracują albo w których załatwiają swoje codzienne, normalne sprawy. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego jako stowarzyszenie jest jedyną w Polsce organizacją skupiającą wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto zrzeszenie jest sygnatariuszem ogólnopolskiego porozumienia organizacji samorządowych, dzięki czemu głos wypracowany na forum regionalnym dostrzegany jest przez Sejm i Senat oraz przez Radę Ministrów. Stanowimy siłę taką pomostową, dlatego że reagujemy na wszystkie zmiany, zwłaszcza te, które są zapisywane w prawie polskim, a które dotyczą naszych mieszkańców. Pokazujemy, że Polska samorządowa jest Polską różnorodną. To gminy o charakterze wiejskim, o charakterze miejsko-wiejskim, ale także duże miasta. Zupełnie inne problemy dotykają te małe samorządy, a zupełnie z czym innym zmierzymy się w dużych. Podam dla przykładu chociażby to, że w dużych miastach nie zawiązują się ochotnicze straże pożarne na przykład. A z kolei w innych gminach mamy do czynienia z na przykład 75% zalesieniem, tak jak w gminie Bytnica, tuż obok nas. To różne problemy, ale tak naprawdę one wszystkie dotykają naszych mieszkańców, czyli tych, którzy mają być zadowoleni z tego, że mieszkają na danym terenie. Dodajmy, że do tej pory stowarzyszeniu szefował Wadim Tyszkiewicz, który teraz nie wystartował, ale sam zgłosił kandydaturę Marka Cebuli na prezesa zrzeszenia. Kolejne kroki zrobione. Szpital powiatowy ma już pełną radę nadzorczą. Wkrótce do placówki trafi 100 łóżek szpitalnych. Realizowane są na bieżąco płatności. To bardzo ważny krok w budowie wiarygodności spółki, która z punktu widzenia działalności przez wiele miesięcy była oceniana bardzo źle. Po pozytywnej komisji w Warszawie, która akceptuje kandydatury do spółek z udziałem środków publicznych, w poniedziałek powołaliśmy nowego członka Rady Nadzorczej i dzięki temu można było podejmować kolejne ważne dla szpitala decyzje. Odpowiedzialne zarządzanie podmiotem, uczciwe podejście do kontrahentów, budowanie marki, która nie tylko była nadszarpnięta, ale mówiąc wprost, jej nie było.
To cele, które muszą być osiągane niezależnie od działań naprawczych związanych z lecznictwem. Jest to bardzo utrudnione, ponieważ poza tym, że spłacamy zadłużenie z poprzednich miesięcy, to jednak mimo wszystko trzeba przyznać, że cały czas szpital zadłuża się bieżąco i jest to zadłużenie na kwotę blisko 250-270 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak dzięki sprawnemu działaniu, podjęciu kilku bardzo istotnych decyzji, udaje nam się z miesiąca na miesiąc tą stratę zbić. To oznacza, że owszem, będziemy musieli jeszcze dokładać do szpitala, ale liczymy na to, że w przeciągu kilkunastu miesięcy, być może półtora do dwóch lat, bo to jest taki okres, w którym nowe kwestie, być może nowe oddziały zaczną w pełni funkcjonować, dojdziemy do sytuacji, gdzie szpital będzie się bilansował lub ta dopłata ze strony samorządów nie będzie aż tak duża. Wiarygodność każdej firmy jest postrzegana przede wszystkim z punktu widzenia uczciwego podejścia finansowego. Zachodnie Centrum Medyczne, uzyskując możliwość zaciągnięcia kredytu obrotowego, będzie realizować na bieżąco wszelkie zobowiązania. Kredyt jest bardzo ważny, pokazuje też, że jesteśmy wiarygodni względem dostawców sprzętu, ale też naszych pracowników. Bardzo często zdarza się tak, że środki, które spływają czy to z kontraktu NFZ-u, czy z innych dochodów, są albo opóźnione w jakiś sposób, albo ta płatność jest przesunięta o kilkanaście dni. Żeby nie mieć zaległości, taki kredyt obrotowy w wysokości ponad 700 tysięcy, około 700 tysięcy złotych, jest nam niezbędny do tego, abyśmy mogli płynnie płacić za wszelkiego typu usługi i nasze faktury, tudzież właśnie wynagrodzenia. Co ważne, nowy zarząd ma pełne wsparcie od podmiotów zewnętrznych. Przykład: następuje awaria ciepłownicza i w ciągu kilku godzin, niezależnie od weekendu, jest naprawiana. Psuje się transformator w Gubinie, awaria jest natychmiast usuwana. Odczuwamy olbrzymie wsparcie od różnych instytucji i firm. Szpital oczywiście cały czas wychodzi na prostą, próbujemy postawić go na solidne fundamenty. Natomiast po drodze oczywiście występują pewne trudności związane też ze starą infrastrukturą. Stąd liczymy na każdą pomoc i w przypadku jakichkolwiek awarii, czy to awarii sieci wewnętrznej w szpitalu, czy awarii związanej z funkcjonowaniem transformatora, mogliśmy liczyć na natychmiastową pomoc. Trwają ważne rozmowy dotyczące kształtu spółki i zadań, które ma wykonywać. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne bardzo ważne spotkanie z wicewojewodą Wojciechem Perczakiem, którego osobiste zaangażowanie podkreśla starosta krośnieński. Widzimy również olbrzymie wsparcie od nowego pana wicewojewody. Już na początku stycznia, gdy byliśmy na spotkaniu w Gorzowie, na spotkaniu noworocznym, podszedł do mnie, do pana burmistrza Gubina Bartłomieja Barczaka i do pana burmistrza krosnożeńskiego Marka Cebuli. Poprosił o spotkanie, po czym wyszedł z kolejną inicjatywą. Dwa tygodnie później ponownie się spotkaliśmy i w ostatnią środę było już trzecie z rzędu spotkanie. Już na początku przyszłego tygodnia zapadną bardzo ważne decyzje dotyczące szpitala. Będziemy o nich informować w kolejnym wydaniu wydarzeń. 1 z największych projektów społecznych ostatnich lat realizowanych w naszej gminie, przełomowy na skalę województwa. Tak pokrótce opisać można nowo powstałe Centrum Aktywności Lokalnej. Budynek Przypiastów 2 to miejsce, w którym już dużo się dzieje, a będzie działo się jeszcze więcej. Mamy tutaj możliwość na poddaszu uruchomienia inkubatora organizacji pozarządowych. Mamy kilka pomieszczeń, które chcemy my, jako Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum oraz Urząd Miasta Krosno-Odrzańskie, chcemy przeznaczyć na to, żeby organizacje mogły tutaj znaleźć swoją siedzibę przy użyciu wspólnego sekretariatu, wspólnych przestrzeni, a jednocześnie z możliwością na przykład prowadzenia swoich spotkań indywidualnie, czyli na salce na przykład szkoleniowej, tak, czy w takiej być może małej sali klubowej, którą też docelowo stworzymy. Krosno-Odrzańskie jest gminą ludzi aktywnych, sportowo, artystycznie, ale przede wszystkim społecznie. Kapitał społeczny to właśnie ten element, który nas wyróżnia. A od teraz, dzięki nowo powstałemu Centrum Aktywności Lokalnej, mieszkańcy będą mieli możliwość rozkręcić się jeszcze bardziej. Narzędzia są, chęć jest,
Teraz pozostaje ruszyć do działania. Wszystko to dzieje się dzięki temu, że naraz nasze pomysły, nasze takich ludzi, którym zawsze blisko było do organizacji pozarządowych, trafili na podatny grunt, jakim jest przestrzeń Krosna Odrzańskiego, przychylność władz i do tego pojawiło się właśnie to miejsce na poddaszu. Myślę, że ono może być takim kluczowym hasłem na to, żeby rozkręcać tutaj społeczną energię. Szczególnie mile widziani są tu seniorzy, którzy są filarem naszej społeczności. Organizacje takie jak Rada Seniorów właśnie tu będą miały swoje centrum dowodzenia. Oprócz tego poddasze przystosowane jest do pełnienia roli domu dziennego pobytu dzięki rozbudowanemu zapleczu usług opiekuńczych, a więc nawet osoby, którym nie dopisuje zdrowie, znajdą tu dla siebie bezpieczną przystań. Jestem przekonany, że środowisko seniorów, które rzeczywiście nam cały czas wzrasta, przybywa nam osób, które są na emeryturach, na rentach, jest to środowisko, które wymaga dużej aktywizacji. Dzisiaj rolą naszego gospodarza miasta, czyli burmistrza, jest, żeby po prostu stwarzać warunki ku temu, żebyśmy tych ludzi mogli wyciągnąć z domu, zaprosić na wspólne spacery, na wspólne zajęcia aktywizujące, do tego, żeby nie siedzieli w domu, tylko żeby się spotykali. Nie jest to pierwsza taka inicjatywa w naszym mieście skierowana do tego środowiska. Można by rzec, że tego typu rozwiązania są awangardowe na skalę wojewódzką, a gmina Krosno Odrzańskie świeci pozytywnym przykładem dla innych miast. Krosno Odrzańskie powołało jako jeden z niewielu samorządów i jako jeden z pierwszych w województwie lubuskim Krośnieńską Radę Seniorów. Ta Rada Seniorów sygnalizuje kwestie związane ze środowiskiem senioralnym w Krośnie Odrzańskim. Od wielu lat ta współpraca pozwoliła wyciągnąć nam pewne wnioski. Chcemy odpowiedzieć tworzeniem takiego miejsca spotkań, które ma być wykorzystywane przez seniorów w Krośnie Odrzańskim, żeby to środowisko miało jeszcze lepsze możliwości kontaktu ze sobą, ponieważ często te stowarzyszenia są rozproszone, bądź pamiętajmy też o osobach, które w ogóle nie należą do stowarzyszeń, bo przecież nie jest to jakiś obligatoryjny obowiązek, a często są pozamykane w domu i mówią, my byśmy chętnie się spotkali, tylko po prostu nie ma gdzie. Od teraz seniorzy mają takie miejsce i z pewnością już wkrótce urodzi się w nim ogrom inicjatyw i wydarzeń kulturalnych. Serdecznie zapraszamy na poddasze. Przemoc jest niestety od zawsze elementem krajobrazu społecznego. Dlatego tydzień temu w świetlicy w Gosthorzu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące tego, jak się jej przeciwstawiać. Dzisiaj przeprowadzamy prelekcję na temat przemocy, przeciwdziałania przemocy. W zasadzie tematem konferencji jest reaguj na przemoc, czyli reakcja nas wszystkich, mieszkańców wszystkich środowisk, aby tą przemoc w jakiś sposób zatrzymać. Przemoc domowa to bardzo poważny problem, z którym zmaga się wielu ludzi. Konflikty narastają w różnych sytuacjach i w różnych dziedzinach. Głównie dotyczy też na obszarach wiejskich, tak jak u nas w Gosthorzu. Jest taka sytuacja, że często kobiety wiele razy są, że tak powiem, bite, są katowane, jest alkoholizm, są dzieci bite i to wszystko się jakby kumuluje i zostaje to wszystko wewnątrz w rodzinie. Chcemy po prostu też między innymi dotrzeć do tych mieszkańców na wsi. Agresja jest niestety bardziej powszechna niż mogłoby się wydawać. Ja bym bardzo chciała, żeby tego uniknąć, bo to już jest nagminne wszędzie, w szkołach, w zakładach pracy, między sąsiadami. W małżeństwie kończąc, tak? Ofiary tego procederu na szczęście mogą liczyć na pomoc władz. Jednym z rozwiązań jest niebieska karta. Procedura niebieskiej karty ma za zadanie pomóc osobie doznającej przemocy rozwiązać jej sytuację, w której się znajduje. Dotyczy to stosowania wobec niej przemocy przez sprawcę przemocy i podczas procedury niebieskiej karty odbywa się posiedzenie grupy roboczej. Na takim posiedzeniu są osoby w postaci pracownika socjalnego, dzielnicowego, kuratora bądź pedagoga i wspólnie grupa robocza podejmuje wspólne działania, jak pomóc takiej osobie, która doznaje przemoc. Prośba o pomoc nie jest łatwa,
ale często okazuje się niezbędna. A jeżeli już się nie chcemy korzystać z tej pomocy instytucji typu właśnie ośrodki pomocy społecznej, to zawsze możemy zadzwonić na policję. Zwyczajnie policja ma to w zadaniach. 90% interwencji policyjnych to są wezwania do awantur. Ostatnimi czasy dużo mówi się także o mowie nienawiści w internecie. Szczególnie uwidoczniły to komentarze zamieszczane na portalach społecznościowych po zamachu na prezydenta Gdańska. Najważniejsza jest zawsze sankcja społeczna. Jeżeli nie będziemy tolerować tego typu zachowań, jeżeli Kowalski będzie wiedział, że Nowak go wyrzuci wśród znajomych z Facebooka, jeżeli będzie używał przekleństw, obrażał będzie jego innych znajomych albo będzie używał tej tak zwanej właśnie mowy nienawiści, no to Kowalski się powstrzyma tak naprawdę. Na pełną rozmowę z Anitą Kucharską-Dziedzic zapraszamy po serwisie. Tenis stołowy to gra wymagająca refleksu, celności i zwinności. Jest to dyscyplina, która daje ogromną ilość frajdy i nie potrzeba do niej mistrzowskiej kondycji oddechowej, więc jest to zabawa dla każdego. W Wężyskach to wręcz wieloletnia tradycja. Mamy dzisiaj jubileusz, 15-lecie. Od 15 lat gramy. Zawsze zajmuje nam to 2 dni, bo pierwszy dzień sobota to jest dla szkół podstawowych, kiedyś było jeszcze dla gimnazjum, teraz mamy tylko dla szkół podstawowych, a w niedzielne popołudnie to jest dla pozostałych mieszkańców wioski, miejscowości. Aktywny wypoczynek, zdrowa rywalizacja i doborowe towarzystwo. Czego chcieć więcej? To jest taka odskocznia od życia codziennego dla wszystkich. Kiedyś była cała sala, chociaż dzisiaj też jest trochę, ale zachęcam do udziału. Jak najwięcej to jest rekreacja, sport. Turniej w Wężyskach jest otwarty dla każdego, bez względu na prezentowane umiejętności czy wiek. Kiedyś za dziecka trenowałam, teraz po prostu traktuję to jako zabawę i jak są takie turnieje, biorę w nich udział, a że troszeczkę mam pojęcie o trzymaniu rakietki, więc wolę grać z mężczyznami niż zniechęcić koleżanki, które typowo przychodzą rekreacyjnie. W turnieju brali udział również zawodnicy tańczy krosno-odrzańskie. W końcu rozgrywki ligowe zawsze warto przeplatać spotkaniami towarzyskimi, aby nie wypaść z formy. No w tej chwili jestem czynnym zawodnikiem. W tęczy krosno-odrzańskiej gram od 2-3 lat, można powiedzieć. W 4. lidze występuję. No i tak jak mi czas pozwala, to trenuję. Zawodnicy mogli oczekiwać nie tylko na dobrą zabawę, ale również na nagrody ufundowane przez sołectwo oraz OSP Wężyska. Współpracujemy ze strażą OSP Wężyska razem. Zawsze nam ufundują w jakiejś kategorii na nagrody. A przeważnie fundują nam dla szkół podstawowych, tam gdzie dzieci biorą udział czynny w zawodach pożarniczych. Takie zawody to okazja, żeby się sprawdzić. Kto wie, może pośród uczestników znajduje się przyszły mistrz świata. Wszystko ma swój początek i koniec. Przerwa od szkoły niestety też. Ferie są bardzo fajne, podobają mi się. Mogłabym tak przez cały rok. Kto z nas nie chciałby całorocznych ferii? Niestety nie da się przedłużyć ustawowych 2 tygodni, chociaż kto wie. No myślę, że coś da się zrobić. Trzeba iść do kościółka, pomodlić się, może coś akurat. Dzieciaki na pewno liczą na taki cud. Ale ważne, że podczas 2 tygodni zimowa ferajna nie próżnowała. Jedną z przygotowanych atrakcji był turniej w kręgle. Bardzo mi się podobają i się cieszę, że się zwolniło miejsce na cały ten tydzień. A co najlepiej lubisz grać? W kręgle i w piłkarzyki i w bilarda. Aby mieć siłę na porządny rzut kulą, ferajna najpierw posiliła się pysznym, zdrowym śniadaniem. No chwilowo mamy przerwę, więc pierwsza część turnieju za nami, teraz drugie śniadanie. Za chwilę gramy dalej w kręgle i będzie rozstrzygnięty konkurs. Jak ferie, to tylko z zamkiem, gdzie grono ekspertów do spraw organizowania wolnego czasu co roku przygotowuje dla dzieci moc atrakcji. W tej edycji dzieci brały udział w warsztatach kulinarnych i lalkarskich, zajęciach plastycznych, sportowych, a także jeździły na wycieczki do stadniny koni, na basen oraz do kina. To na pewno była niezapomniana przygoda. Dlaczego motocykl może być wielką pasją?
co sprawia, że motocykliści wybierają najodleglejsze zakątki Europy i docierają tam po tysiącach przejechanych kilometrów. Opowiadał o tym krośnianin Stanisław Trocki, który w poprzednim sezonie pojechał motocyklem do Grecji, odwiedzając po drodze urokliwe zakątki tej części kontynentu. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na programy publicystyczne. Jednym z nich będzie film z wyprawy do Grecji. W Krośnie Odrzańskim odbył się mecz 1/16 Pucharu Polski w futsalu. Piłka halowa staje się coraz bardziej popularna, a w rozgrywkach ogólnopolskich biorą udział uznane zespoły i takie sławy jak Piast Gliwice, który w sobotę w najsilniejszym składzie przyjechał na zachód Polski. Przypomnijmy, że na początku stycznia Tęcza wyeliminowała z pucharów m.in. ekstraligowy zespół ITD-24 Remedium Pyskowice. Wiadomym było, że teraz skóry tanio nie sprzeda i czeka nas wspaniały mecz. Mecz był bardzo ciekawy. Myślę, że podjęliśmy walkę i nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że tutaj mieliśmy świadomość, że to zespół z ekstraklasy, ten futbol będzie wyglądał trochę inaczej niż z Pyskowicami. No i rzeczywiście tak to wyglądało, jeśli chodzi o atak pozycyjny, poruszanie się tych zawodników, to naprawdę wysoki poziom. My gdzieś tam większą część spotkania, szczególnie w pierwszej połowie, się broniliśmy, natomiast w drugiej już to wyglądało zupełnie inaczej. Stąd też nasze dwie strzelone bramki. Niedużo brakowało, żeby tą niespodziankę sprawić, przynajmniej jeśli chodzi o doprowadzenie do remisu. To był rzeczywiście mecz pełen prawdziwej walki. Kibice oglądali starcie czwartoligowego Kopciuszka z ekstraligowym Goliatem i skazana na porażkę Tęcza Homanit Krosno-Odrzańskie pokazała, że wola walki i jakby nie było, spore umiejętności oraz taktyka mogą wyrównać szanse. Mieliśmy świadomość, z kim gramy, widzieliśmy jak ci zawodnicy wyglądają, także spodziewaliśmy się, że po prostu będzie to trudne spotkanie i nie będzie tutaj łatwo zwycięstwo, ale tak jak wspomniałem, niedużo brakowało na pewno, wiele ciekawych sytuacji z naszej strony, na pewno tutaj wszyscy zawodnicy serce zostawili na boisku, co było widać, kibice nas tu bardzo wspierali, z czego bardzo się cieszymy i to też gdzieś dodawało nam takiego kopa i po tej energii, także myślę, że mimo wszystko możemy być zadowoleni, na pewno fajne doświadczenie dla nas. Krośnieńscy komentatorzy podkreślali, że goście ze Śląska zdominowali pole gry i szybko chcieli zapewnić sobie wysoką przewagę. Imponowali dyscypliną taktyczną, schematami rozegrania, ale również techniką indywidualną. Tęcza jednak nie odpuszczała i chociaż straciła bramkę w pierwszych minutach, starała się gonić przeciwnika. No to jest Puchar Polski. Puchar Polski gdzieś tam ma to do siebie, że teoretycznie niżej notowane zespoły, czy też drużyny środowiskowe, nieraz to są drużyny właśnie trawiaste, no to jest jeden mecz, tak? I wszystko się może zdarzyć. Zresztą wyniki pokazują, że często właśnie ci faworyci, tak, zespoły z elity, ekstraklasy przyjeżdżają i nie radzą sobie, czy też mają duże, olbrzymie trudności. No wczoraj też kilka spotkań było takich właśnie pomiędzy drużynami, które grają albo w pierwszej lidze, czy też w drugiej lidze i stawiły duży opór. Ja też widziałem drużynę gospodarzy w meczu poprzedniej rundy Pucharu Polski właśnie z Pyskowicami i też spodziewałem się, że to nie będzie wcale łatwy mecz, jeśli oczywiście damy się, że tak powiem, ponieść takiemu stylowi gry niefucalowemu. Dlatego właśnie też za wszelką cenę dzisiaj chciałem grać na dużej takiej mobilności zawodników, na krótkich ruchach, grze dobrej bez piłki, szybkiej wymianie podań, aby nie dopuścić do takiej walki wręcz, że tak powiem. No i myślę, że w wielu momentach nam się to udało. Było, myślę, dużo takich ciekawych akcji z naszej strony, kontrataki takie efektowne po stronie gospodarzy. Kamil Duchnowski, bramkarz gospodarzy, od początku miał ręce pełne roboty.
Gdyby nie jego postawa, to wynik na tablicy mógłby być bardziej okazały dla ekstraklasowej drużyny. Na pewno w pierwszej połowie szczególnie było to widać, gdzie Piast oddał mnóstwo strzałów i naprawdę stwarzał bardzo duże zagrożenie. I Kamil naprawdę miał dużo pracy, no ale no, po to też jest bramkarz, także mamy bardzo dobrego bramkarza, więc po prostu spełnia swoje zadania. No wynik, ja myślę, że jest sprawiedliwy, no tutaj przewaga Piasta była widoczna, natomiast tak jak wspomniałem, no my też swoje sytuacje mieliśmy i naprawdę dużo nie brakowało, żeby tutaj doprowadzić do remisu i kto wie, jakby to dalej się potoczyło. Skromne prowadzenie przyjezdnych po pierwszej połowie rozbudziło apetyty piłkarzy i licznie zgromadzonej publiczności, którą docenia także trener Piasta. No przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo się podobało nam, bo przyszło bardzo wielu kibiców dzisiaj, żywiołowo reagowali na wydarzenia na boisku, także to jest myślę ważne i cieszę się, że też mogliśmy pokazać gdzieś tam futsal w niektórych momentach oczywiście na wysokim poziomie. No wynik 4-2, no myślę, że zasługa w dużej mierze bramkarza, gospodarzy, który no bronił dzisiaj fenomenalnie. No pierwsza połowa właściwie no można powiedzieć, że został bohaterem tego spotkania, bo no świetne parady, niesamowity instynkt, taki właśnie bramkarski, reakcja świetna na linii, także no przedłużył nadzieję gospodarzy. Po stracie drugiej bramki tęcza postawiła wszystko na jedną kartę i mecz zaczął się od nowa. W 30 minucie Bartek Woźniak wykonał rzut wolny, uderzył płasko po ziemi, piłka przeszła między parkanami bramkarza gości, odbiła się od zaskoczonego obrońcy i wylądowała w bramce. Na 2 minuty przed końcem spotkania było już 2-3 i tęczowi przyjęli słuszną taktykę: wyrównujemy albo tracimy bramkę. W pewnym momencie bali się chyba o ten wynik. No my już postawiliśmy wszystko na jedną kartę, zagraliśmy z przewagą i próbowaliśmy zdobyliśmy tą bramkę na 3-2 i próbowaliśmy dalej. No rzeczywiście Piastu już stanął w defensywie, też nie miał za bardzo innego wyjścia. Także no robiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Też gdzieś tam momentami zabrakło troszkę skuteczności, bo sporo strzałów, mimo że były czyste sytuacje, były te strzały po prostu niecelne w naszym wykonaniu. Byliśmy no na pewno troszkę mniej skuteczni, ale to też wynikało z tego, że gdzieś czasu trochę było mniej i miejsca na tym boisku, no bo ten zespół jednak na pewno prezentował wyższy poziom niż Pyskowice. Niestety nasi w ostatnich minutach stracili bramkę i mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem ekstraligowego Piasta, w szeregach którego grają m.in. Hiszpanie i Brazylijczyk. Dodajmy, że retransmisję meczu można obejrzeć w internecie. Link do relacji znajduje się na stronie www.osirkrosno.pl. Sukcesy, porażki, taki jest sport. Krośnieńscy reprezentanci ze zmiennym szczęściem reprezentowali region, ale wszystkim należą się słowa uznania za wolę walki. Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi piłkarze tęczy Homanit Krosno-Odrzańskie. W turnieju młodzików rozegranym w Nowogrodzie Bobrzańskim podopieczni Jakuba Szcześniaka zajęli 3. miejsce. W turnieju udział wzięło 8 zespołów. Niestety tenisiści stołowi nie powtórzyli jesiennego wyniku i nie pokonali zespołu z Nowej Soli. Nasi ulegli na wyjeździe 3-10. Przegrali siatkarze w lubuskiej lidze kadetów. Druga drużyna tęczy Wolej Krosno-Odrzańskie Gubin musiała uznać wyższość Oriona Sulechów. Po tiebreaku 2-3. Po 7 kolejkach Gama Tadeusz Krasowski Ligi Mężczyzn w Kręgle na prowadzeniu jest Wiesław Musik. Meblostyl Liga Holowa rozkręciła się na dobre. Klasę pokazuje cały czas hurtownia King, która ma komplet zwycięstw i 21 punktów na koncie. Na drugim miejscu Mikubi, na trzecim Sebastos. Tabele zamykają Piekarnia Wężyska oraz Urząd Miasta. Mają jednak mecz mniej od trzeciego od końca netpolu. Zapraszamy na retransmisję spotkań na kanał YouTube Osiru. Co czeka nas w kolejnym tygodniu? Zaczynamy od Meblostyl Ligi Halowej. To w środę od godziny 17.30 w hali Osiru. Na planszy przedstawiamy kolejne pary Pauzuje Lider. MKS Tęcza Krosno-Odrzańskie zaprasza jutro, czyli w sobotę o godzinie 9 na turniej piłki nożnej. Odbędzie się w hali sportowej.
Tęcza Homanit Krosno-Odrzańskie wyjeżdża do Żar, gdzie odbędzie się sparing z Promieniem Żary. W niedzielę siatkówka w wydaniu młodzików. Turniej odbędzie się w hali sportowej przy Pułaskiego. Początek o 10. W czwartek o 17 oczywiście kolejna kolejka ligi w Kręgle. Możemy spodziewać się opadów. W sobotę przelotnie popada deszcz, a w niedzielę możliwe są opady śniegu. Oczywistym jest więc, że promieni słońca raczej nie uświadczymy. Termometry w nocy będą wskazywać 0 stopni, natomiast w dzień od plus 2 do plus 4. W niedzielę będzie nieco chłodniej, w nocy temperatura spadnie do minus 2 stopni, więc należy przygotować się na poranne skrobanie samochodowych szyb. Wiatr umiarkowany będzie wiać z południa oraz zachodu. Od poniedziałku zdecydowana poprawa pogody. Zza chmur będzie nawet wyglądać słońce. Zrobi się przyjemniej, chociaż w nocy temperatury będą nadal ujemne. Warunki biometeorologiczne są obojętne.